Prezentujemy Radio Uniwersalne 1 DIN marki Peink o numerze katalogowym PY9909. Radio posiada wysuwany 7-calowy wyświetlacz dotykowy, czytnik kart SD, USB, GPS, Bluetooth, tuner DVB-T, wejście wideo AV-in, wejście AUX oraz oczywiście tuner radiowy. W tym modelu istnieje możliwość podłączenia sterowania z kierownicy. W komplecie znajdują się jednostka centralna, kostka ISO, kostka RCA, antena GPS, antena TV, przejściówka MMCX na TV, pilot, rysik, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną, zestaw kluczy do demontażu radia. Na panelu przednim znajdują się klawisz MOD, klawisz BND, klawisze prawo-lewo, przycisk Power Open, gałka regulacji głośności, klawisze funkcyjne od 1 do 6, klawisz MU, koniec połączenia telefonicznego, mikrofon, gniazdo USB, gniazdo AUX. Pod panelem znajdują się dwa sloty SD i GPS. Czujka pilota. Na ściance tylnej są gniazdo wtyczki RCA, wejście kamery cofania, wejście wideo, dwa wejścia AUX, cztery wyjścia RCA plus subwoofer. Gniazdo anteny FM, gniazdo DVB-T, gniazdo GPS, gniazdo zasilające ISO. Radio uruchamiamy przyciskiem Power na panelu głównym. Automatycznie włącza się wtedy tryb tunera FM. Aby zmienić częstotliwość, używamy klawiszy prawo-lewo na panelu albo tych samych klawiszy na ekranie dotykowym po uprzednim wysunięciu ekranu. Po wybraniu odpowiedniej częstotliwości możemy ją zapisać w pamięci radia, naciskając i przytrzymując numer stacji na ekranie dotykowym. Na dole ekranu znajdują się funkcje MUD – wyciszenie, BAND – wybór trybu pasma AM/FM, funkcja SCAN – wyszukiwanie stacji radiowych, funkcja EQ – ustawienia barwy dźwięku, funkcja stereo, funkcja LOAD – podbicie basów, funkcja PAGE – służy do przejścia na następną stronę, gdzie znajdują się dalsze funkcje RDS, LOG – stacje lokalne, PTY – wybór typu programu, TA – komunikaty drogowe, AF – alternatywna częstotliwość. Aby skorzystać z odtwarzacza SD lub USB, należy wybrać odpowiednie gniazdo i włożyć nośnik z danymi. Radio automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki. Na ekranie wyświetli się nazwa wykonawcy, tytuł utworu, format, w jakim jest zapisany, numer, pod jakim utwór jest zapisany na nośniku oraz czas jego trwania. Na dole ekranu znajdują się klawisze funkcyjne, odtwarzanie losowe, odtwarzanie w pętli, poprzedni oraz następny utwór, play, pauza, equalizer, ustawienie głośności. Po naciśnięciu klawisza powrotu na ekranie wyświetli się cała zawartość nośnika, muzyka, filmy i zdjęcia w osobnych folderach. Aby skorzystać z dowolnego urządzenia zewnętrznego, należy podłączyć je do radia za pomocą gniazda jack na panelu przednim lub dwóch gniazd RCA na ściance tylnej. W menu głównym należy wybrać ikonę AUX. Mamy do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne LOAD, czyli podbicie basu, oraz MUD, czyli wyciszenie dźwięku. Aby skorzystać z funkcji Bluetooth, wybieramy ikonę BT w menu głównym. Na ekranie pojawi się plansza z klawiszami funkcyjnymi, którymi dokonujemy parowania telefonu z radiem. Przy połączeniu radia z telefonem należy podać hasło 4.0. Połączenie Bluetooth pozwala na korzystanie z zawartości pamięci telefonu i dokonywania połączeń telefonicznych. Aby skorzystać z funkcji tunera telewizyjnego, należy wybrać ikonę TV w menu głównym. Na ekranie pojawi się menu tunera DVB-T. Przed pierwszym użyciem należy dokonać odpowiednich ustawień w menu. Tuner posiada większość funkcji dostępnych w tradycyjnych tunerach DVB-T, m.in. automatyczne i ręczne wyszukiwanie stacji, przewodnik po kanałach EPG, ustawienia językowe i tym podobne. Aby uruchomić funkcję nawigacji, należy wybrać ikonę GPS w menu głównym.
Na ekranie pojawi się menu startowe, w którym mamy do dyspozycji dwie ikony – GPS i Setup. Pierwsza uruchamia nawigację, druga pozwala na dokonywanie ustawień technicznych, m.in. języka, dostępu ścieżki do mapy, kalibracji ekranu i tym podobne. Pozostałe funkcje zależą od wersji mapy. W menu głównym dostępne są również takie funkcje jak Equalizer, możliwość ustawienia poziomu głośności, poziomu sopranów i basów, włączenie i wyłączenie funkcji Loud i Subwoofera, możliwość ustawienia natężenia dźwięku przód, tył, prawo, lewo, Setup, ustawienie daty, godziny i języka i tym podobnym. RGB, regulacja koloru podświetlania klawiszy na panelu przednim. ST Wheel, sterowanie z kierownicy. Zapraszamy na stronę www.lpelektronik.com.